Witam Was w moim programie TJ Guns, ja mam na imię Tomek i w dzisiejszym programie chciałbym Wam zaprezentować moje takie luźne spostrzeżenia na temat karabinu Gewehr 88, jego genezy, jego początku, jak i również ewentualnego rozwoju, jeśli w ogóle, prawda? Każdy, może nie każdy, ale bardzo dużo ludzi wyobraża sobie, że ten tak zwany Judengewehr, ten żydowski karabin, no zgodnie z ówczesną propagandą, no bardzo mi nie smaczą takie przydomki, takie określenia, no okej. Okay. W każdym razie ten karabin dochrapał się troszeczkę niezasłużonej opinii karabinu niedobrego, który niby tam wybuchał, niby był bardzo niecelny i tak dalej, i tak dalej. Jednakże w toku eksploatacji wprowadzono pewne zmiany, o których ja już wcześniej mówiłem, jak to logistyka zabiła właśnie ten całkiem dobry karabin ładowany z ładowników nabojowych, przystosowując go do łódek nabojowych, gdzie tego karabinu właściwie nie można było szybko rozładować, nie można było... był wolniejszy w ładowaniu i tak dalej, więc ta alteracja została wprowadzana w 1905 roku. Karabin sam jest z 1888 roku i jak pamiętacie pewnie z historii był odpowiedzią na karabin francuski Lebele, jako że Niemcy i Francja odwieczni wrogowie w tamtym okresie przynajmniej, więc taki był dosyć szybki wyścig zbrojeń. Ten karabin służył nawet w I wojnie światowej, też również po II wojnie światowej, jak i również dorobił się swoich jak gdyby potomków, na których których konstrukcja była oparta właśnie bardzo ściśle na karabinie Gewehr 88. To nie jest tak właśnie, że już zdradzę na samym początku, że ten karabin, to nie jest tak, że ten karabin po prostu posłużył, został wyrzucony na śmietnik i dalej się z tym nic nie działo. Nie, 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 absolutnie. Ten karabin się dalej rozwijał. Tutaj mamy, ja już wcześniej go prezentowałem, to jest turecka ostatnia jak gdyby alteracja tego karabinu z 34, 35 roku, już nie pamiętam, gdzie ten karabin, mimo że został dostosowany do łódek nabojowych, tak, to również cały jego wygląd został upodobniony do karabinów Mausera 1898. Tak również jak celowniki, etc., prawda? Cały tutaj ten chwyt pistoletowy i tak dalej. Jednakże od czego to się wszystko zaczęło? Wszyscy możemy sobie znaleźć na Wikipedii lub w jakichś innych opracowaniach, że właściwie konstrukcja zamka tego Gewehr 88 została oparta na kompilacji takiej jak gdyby różnych konstrukcji z różnych karabinów od różnych projektantów. Jednakże moim zdaniem, patrząc na zamek od, powiedzmy tutaj w tym przypadku, Gewehr 71, czyli Mauser 1871, ten akurat jest wyprodukowany w 1880 roku, to jest od karabinu, o którym będę opowiadał w przyszłości. Możemy zobaczyć, że no, odróżnicie zamek Gewehr 88 od 71, jeżeli je tak trzymam. No prawdopodobnie tak, spostrzegawcze oko zobaczy, że tutaj ten taki przedłużony tutaj pojedynczy rygiel, podobny bardzo do Mosinowskiego, jest bardzo charakterystyczny właśnie na Mausera 71, no tutaj Gewehr 88 nie ma czegoś takiego. Jednakże cały system bijnikowy, otwarty tylny mostek zamka, system tutaj bezpiecznika, system tutaj w ogóle mocowania iglicy, iglica, wszystko w środku jest dokładnie, ale to dokładnie identyczne jak w karabinie Gewehr 71. Gewehr 88 jest praktycznie jego serce, jego zamek jest prostą pochodną od Gewehr 71. Co jest zasadniczą różnicą w tych dwóch zamkach? Ano to, że w Gewehr 71 mamy tutaj pojedynczy rygiel, nie rygluje się nam tutaj z przodu tymi ryglami, dlatego że to jest oczywiście broń czarnoprochowa, która bardzo szybko by zapchała te rygle, które były z przodu, dlatego używano właśnie ryglowanie w tylnej części zamka. Patch Lee, Enfield, Lee, Metford, przepraszam, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj już mamy zastosowane w Gewehr 88 rygle z przodu, bardzo podobne jak w karabinach Lebel. To jest ten karabin de facto, jest odpowiedzią na tego Lebela, prawda? Więc tutaj mamy bardzo, ale to bardzo
rodzinne duże podobieństwo, jeśli chodzi o tą konstrukcję. No prawdopodobnie już patent już wtedy nie działał, nie obowiązywał. Patenty generalnie 10-15 lat obowiązują w zależności. A tutaj już mamy ile? 17 lat po wprowadzeniu karabinu Gewehr 71. Więc komisjonanci, że tak powiem, brali pełnymi garściami z tej konstrukcji. I co dalej? No cóż, dalej próbowano usprawnić ten zamek, oczywiście. W różnych innych konstrukcjach. Podstawową wadę wadą tego karabinu jest to, że nie ma tutaj kontrolowanego zasilania broni, oczywiście, podczas ładowania. Czyli tak jak w Mauserze. Pamiętacie? W Mauserze mamy ładne podcięcie, mamy taki bardzo duży tutaj hak od pazura wyciągu, który nam tutaj zaskakuje nabój i on praktycznie jest cały czas kontrolowany podczas dosyłania go do komory nabojowej, prawda? Można go załadować do góry nogami i tak dalej. On już tutaj jest zapinany w tym miejscu na pazur wyciągu i już się trzyma czoła zamka, tak? Nie musimy po prostu go w żaden sposób, że tak powiem, załadowywać, napinać iglicy, żeby to rozładować, żeby wyrzucić ten nabój. W Gewehr 88 jednak tak nie jest. Tutaj po prostu, jak się przyjrzycie, czoło zamka jest całkowicie obejmujące kryzeuski. Zobaczcie. Widzicie? I nie ma możliwości podczas wprowadzania, żeby on zaskoczył nam tutaj pod pazur wyciągu od razu po wyjęciu go, podczas dosyłania go bezpośrednio z magazynka. On po prostu jest dosyłany i wskakuje w lufę i wtedy podczas przekręcania zamka on wtedy zaskakuje nam na kryzeuski. Co może powodować, jeżeli nam nie zaskoczy na kryzeuski, podwójne ładowanie na przykład, co jest bardzo poważnym problemem, dlatego że czubek tylnego naboju może odpalić nabój z przodu, który jest w komorze nabojowej, no i mamy bum prosto w twarz, prawda? Więc trzeba na to zwracać uwagę, a w ferworze walki niekoniecznie. Także to jest najgłówniejszy moim zdaniem problem. Tutaj oczywiście, tak jak mówiłem na ten temat w filmie, gdzie to logistyka zabiła ten całkiem fajny karabin zasilany z ładowników, a nie z łódek nabojowych, no tutaj cofnięto jak gdyby w rozwoju ten karabin do łódek nabojowych. No i oczywiście też nie można było rozładować tego magazynka tak łatwo i tak dalej. Trzeba było pojedynczo załadować, wyciągnąć. No to jest naprawdę trudność. Jednakże Holendrzy bardzo zmodyfikowali ten karabin, mówię o Gewehr 88, powiększając pazur wyciągu, podcinając tutaj czoło zamka, że po prostu on od razu zaskakiwał, podobnie jak w Mauserze, na kryzeuski był kontrolowalnie dosyłany do komory nabojowej, już od razu po wyjęciu z magazynka, jak również karabiny Vergueiro, nie wiem jak się to czyta, nie znam portugalskiego w ogóle. Bardzo mało osób prawdopodobnie słyszało o karabinie, portugalskim karabinie zwanym czasami portugalskim Mauserem, który to z Mauserem nie ma nic wspólnego, absolutnie. Bardziej ma wspólnego, o wiele więcej wspólnego, ale to bardzo wspólnego ma z właśnie karabinem Gewehr 88. Dlaczego tak twierdzę? No dlatego, że tutaj zamek jest dokładnie praktycznie skopiowany z karabinu Gewehr 88 pod tym względem, że mamy tutaj bardzo podobne wymienną główkę zamka, rygle bardzo podobne. Tutaj praktycznie na cały układ zamka jest praktycznie identyczny, za wyjątkiem tutaj tej tylnej części, gdzie o wiele łatwiejsze jest rozbieranie i bardziej intuicyjne tego zamka. Troszeczkę podobne jak w Mauserze. Nie będę teraz tego robił ze względu na brak czasu i ochoty tak naprawdę. Bardziej unowocześniony jest ten zamek. Nie potrzeba tutaj nic cisnąć tej sprężyny, odkręcać, nie wiem, łamać sobie paznokcie, palce kaleczyć i tak dalej. Tutaj jest jeden ruch, cyk, wyciąga się taram.
I co najważniejsze, jak przyjrzycie się tutaj czoło zamka od Vergero i czoło zamka od Gewehr 88. I co tutaj mamy? Tu mamy takie bardzo poważne podcięcie, gdzie po wyjęciu podczas procesu dosyłania naboju z magazynka i wprowadzania go do komory nabojowej, od razu nam zaskakuje tutaj pod ten powiększony pazur wyciągu i cały czas jest kontrolowany. Więc tak jak widzicie, gdzie mamy tego Vergera? Tak jak widzicie, ten karabin absolutnie nie został zapomniany. To jest bardzo całkiem... Zobaczcie. Widzicie, jak fajnie wchodzi? Jest cały czas kontrolowany. Nie muszę go po prostu ryglować, żeby mi zaskoczył za pazur wyciągu. Oczywiście tutaj ta konstrukcja z otwartym tylnym mostkiem jest powtórzona z Gewehr 88. Patrz, Gewehr 71. Zastosowano rączkę zamka jako trzeci rygiel właściwie tutaj. Bardzo podobnie jak w Mosinie zresztą. I oczywiście ten bezpiecznik i tak dalej. No i oczywiście główny mankament, jeden z głównych mankamentów Gewehr 88, jakim było cofnięcie go w rozwoju i przystosowanie do łódek nabojowych, tutaj rozwiązano w ten sposób, że do tych łódek nabojowych dorzucono już mauzerowski magazynek dwurzędowy. Okay? Także pięknie można tutaj go otworzyć, naciskając tutaj na ten przycisk, który też zresztą podczas odrzutu nam się nie otworzy, tak jak na przykład w Arisace, bo jest troszeczkę poniżej. Jest to bardzo, bardzo przemyślany karabin, o którym zrobię oczywiście film. No, jeden z moich ostatnio bardzo takich ulubionych, z jednych ostatnich takich fascynacji moich, jeśli chodzi o tą konstrukcję. Oho, jeszcze pamiętacie, jeszcze Arisaka typ 30 też została... było czerpane w tym karabinie, w tej konstrukcji właśnie z Gewehr 88, jeśli chodzi o konstrukcję zamka. Przynajmniej jeśli chodzi o przednią część, jeśli chodzi o rygle, o wymienną główkę, o ten pazur wyciągu i tak dalej. To zostało bardzo, bardzo usprawnione. Bardzo zresztą podobnie jak tutaj w tym karabinie Verguero. Ten jest z 1939 roku. To jest odmiana w 8 mm. Verguero właściwie powstał w 1902 czy 1905. A zobaczę, który to jest model. 1904. Coś pośrednio. 1904 rok, więc ten jest bardzo ciekawy. Ten jest bardzo ciekawy, muszę go wam zaprezentować. Może zrobię jakieś małe strzelanie. Także, jak widzicie, Gewehr 88 nie został zapomniany. Ta konstrukcja nie zatrzymała się w rozboju. W rozboju. Poważnie. Może jacyś rozbójnicy go używali. W każdym razie nie zatrzymała się w rozwoju. Rozwijał się ten karabin bardzo, że tak powiem, intensywnie w różnych formacjach, w różnych państwach, w różnych krajach, gdzie z różnych powodów nie chciano lub nie było stać na konstrukcję Mausera, na wprowadzenie konstrukcji Mausera, i opracowywano własne konstrukcje właśnie na podstawie tego karabinu, który uważano, że być może jest łatwiejszy w produkcji, być może jest tańszy lub... No, nie mam pojęcia. No, nie mam pojęcia, jeśli chodzi o poszczególne państwa, jakie były motywy, którymi się kierowali decydenci, wprowadzając tego typu karabiny. Więc to by było dzisiaj na tyle, jeśli chodzi o Gewehr 88. Już w kwestii zamknięcia tego w ogóle tematu i po prostu wyjaśnienia wszystkich tych wątpliwości na temat tego właśnie karabinu, który niezasłużenie cieszył się tą taką niezbyt dobrą opinią takiego karabinu złego, wprowadzanego na szybko i tak dalej. Na szybko to był wprowadzony właśnie Lebel i on się powinien cieszyć taką opinią, ale no nie cieszy się. No po prostu historia idzie różnymi ścieżkami, na którą po prostu nie mamy na to wpływu. Także Gewehr 88. Tutaj mam bardzo ciekawy karabin właśnie oparty też na konstrukcji Mausera 71.
To jest coś niesamowitego. Okej. Okay. Ale to może już innym w innym terminie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Zapraszam Was na moje kolejne produkcje.